Kazimierz Dolny, ulubione miejsce malarzy, artystów, bohemy, turystów i jak się okazuje również architektów. Dlaczego? Na to pytanie odpowiemy razem z profesorem Lechosławem Lameńskim, historykiem sztuki i profesorem Konradem Kuczą-Kuczyńskim, architektem. Wszyscy architekci trafiają do Kazimierza. To jest Mekka, nawet z Krakowa lubią przyjeżdżać do Kazimierza, co już oznacza, że Kazimierz przyciąga. Z jednej strony są te obiektywne elementy, czyli nigdzie nie ma tak pięknej integracji, zaczynając od przełomu Wisły. Ten końcówka tego małopolskiego tak zwanego przełomu Wisły jest tutaj, z tymi wysokimi brzegami. Prawie, że nie ma takiego drugiego miejsca. Po jednej stronie jest zamek, czyli ta duża skala, wzgórza, zabytki, które już są. Niech pani pokaże drugie miasteczko w Polsce, które ma tak świetnie zespolony zielony pejzaż z rzeką, piaszczystą, szeroko, rozlaną, prawda, z wiklinami i tak dalej, z dobrą architekturą, tą Jakuba Balina, prawda, z późniejszą, często spontaniczną, drewnianą, prawda, czy kamienną, gontową i tak dalej, z klasztorem na drugim wzgórzu. Mówiąc o architektach, którzy stworzyli piękno Kazimierza, musimy się cofnąć do złotego dla miasta okresu, czyli do przełomu wieków XVI i XVII. Wtedy powstawały obiekty użyteczności publicznej i wówczas pojawił się tutaj Włoch, mówi profesor Lechosław Lameński. Jakub Balin to był zapewne budowniczy, bo pewnie trudno powiedzieć, że architekt, który pracował przy przebudowie fary kazimierskiej na piękny przykład tak zwanego renesansu lubelskiego. Pracował jeszcze przy innych obiektach Kazimierzu, głównie przy kamienicach, a także przy kościołach lubelskich. Jakub Balin to przeszłość Kazimierza. Teraz, gdy mowa o architekturze miasta, natychmiast pada nazwisko Siciński, Karol Siciński. Profesor Kuczyński. I rzeczywiście Siciński zaczął działać przed wojną. Przed wojną zrobił w zasadzie mniej znane obiekty. To była taka na ulicy Szkolnej, czyli tam głąb jak gdyby Kazimierza, willa dla Berensa, czyli jedyna restauracja. Tarasem bardzo była malownicza. Przypomnijmy sobie, skąd wziął się w Kazimierzu Karol Siciński, profesor Lechosław Lameński. On przyjechał chyba pierwszy raz do Kazimierza w 1916 roku, otrzymał takie zlecenie, przyjechać, zobaczyć, jak wygląda to miasteczko po zniszczeniach wojennych w czasie I wojny światowej. To był pierwszy kontakt tego architekta, który właściwie się zakochał, tak to chyba trzeba powiedzieć, w tym miasteczku i pozostał mu wierny w gruncie rzeczy do końca swego życia. Co jest wizytówką tego architekta? Profesor Konrad Kuczą-Kuczyński. Siciński to wszystkim jest odbudowany rynek kazimierski, nie tylko cały nasz dom architekta, czyli Sarpu, bo to są połączonych 5 kamieniczek, które przedtem były niezależnymi obiektami, a Siciński to bardzo chyba sprytnie połączył w jeden zespół, dodając malownicze to patio takie z arkadami od strony wnętrza. I również ta wieżeja prostopadla między kamienicą gdańską a tymi kamienicami Balina, również to drewienko pod gątem, te domy z podcieniami, to jest właśnie Siciński. Narożnik tutaj uliczki tej biegnącej do fary po lewej stronie, na styk znowu z Kosztyn-Dwikiewiczem jest też dom Sicińskiego, także właśnie ten obraz dzisiejszego rynku, który nam się kojarzy z obrazem Kazimierza, bo jak mówimy Kazimierz, to gąt, podcienia, elementy drewniane, kamień, prawda? I to z tego Siciński zrobił tą architekturę, która jest tożsamością Kazimierza. Kolejnym architektem Kazimierza był Jan Koszczyc-Witkiewicz. W 1919 przeniósł do Kazimierza Szkołę Rzemiosł Budowlanych. Profesor Lechosław Lameński. Jan Koszczyc-Witkiewicz związał się właśnie najpierw z Nałęczowem, a potem z Kazimierzem i właściwie pod wpływem swego wuja, można by powiedzieć, przenosił tutaj na ten grunt jakby elementy stylu zakopiańskiego, które bardzo ładnie skomponował pod wpływem sugestii Karola Sicińskiego, bo też go interesował kamień, interesowało go drewno jako konstrukcja ścian, no i wysokie dachy, czy to kryte dachówkami, czy gątem. Co stworzył w Kazimierzu Jan Koszczyc? Witkiewicz, profesor Konrad Kuczą-Kuczyński. Z tych znanych rzeczy, które dzisiaj oglądamy w Kazimierzu, to oczywiście szkoła tutaj rzemiosł, cały ten wielki zespół. To była szkoła zawodowa, której Koszczyc-Witkiewicz również był dyrektorem. No łaźnia, tak zwana łaźnia, która dzisiaj już w ostatnich latach nie była łaźnią, ale budowana była jako łaźnia w okresie jeszcze przedwojennym, potem hotelem, restauracją. No, bardzo pięknym chyba budynkiem projektu Koszczyc-Witkiewicza jest willa Potworowskich. Mnie się bardzo podoba ta willa, bo jest taka tajemnicza, odsunięta od ulicy na stoku, bo to jest cały czas ten północny stok ulicy Krakowskiej od strony cmentarza. Po czym możemy rozpoznać styl Koszczyca-Witkiewicza? Miał swój taki własny język architektury, bardzo widoczny dobrze w łaźni, szczególnie w obiektach w Nałęczowie i tutaj też
takie dość brutalistyczne takie wsporniki już żelbetowe balkonów na przykład są bardzo, bardzo widoczne. Dwa domy przepisuje się też tutaj nad Wisłą, takie drewniane. W każdym razie jeszcze dom Wellmana tutaj przy samym wejściu do klasztoru, taka kamieniczka skromna, prosta, gdzie jest łączona cegła z kamieniem, co zresztą Kościół Witkiewicz bardzo lubił i szczególnie w nałęczowskich obiektach to łączenie miejscowego kamienia kazimierskiego, tego jasnego, złocistego z taką ciemniejszą cegłą, no, zrobił to świetnie w detalu. Architektem, który zostawił ślad w Kazimierzu, był profesor z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej Lech Niemojewski. Jest to autor willi Pruszkowskiego, tej vis-a-vis zamku, która wtedy po zbudowaniu zdaje się wzbudziła różne emocje, no bo była takim drugim zamkiem, prawda? Właśnie to jest taki dom wieża, która znowu wtopiła się przecież znakomicie przez kamień przede wszystkim. Pejzaż kazimierskich tych wzgórz, ten taki typowy obraz jest fara, troszkę wyżej mamy ruiny zamku i jeszcze wyżej ma najstarszy obiekt kazimierski, czyli tą wieżę obronną, niezależną zamku i vis-a-vis mamy na drugim wzgórzu też bielejącą tą bryłę willi Pruszkowskiego. Jedną z bardziej charakterystycznych budowli miasta jest poczta. To są to lata tam 30 chyba 7, coś takiego, 8, już przed wojną. Romuald Gut, nasz profesor naszego wydziału, znakomity architekt, zresztą znany bardziej z poczty w Ciechocinku. Ona jest w każdej książce o architekturze międzywojennej, natomiast ta kazimierska jest skromniejsza, ale jakże fantastycznie znowu pisana. Po pierwsze jest niziutka, wcale nie ma ani dachu z gątem, jest kostką, natomiast o takiej wysokości, że ten mur prawie się robi takim murem ogrodzenia wysokiego, coś takiego. Natomiast mnie zachwyca użycie bardzo takiego rustykalnego, surowego, bo oczywiście wapień kazimierski, jego się nie tnie. On jest charakterystyczny, bo on się łupie, potem można go obrabiać piłą, siekierą, no ręcznie po prostu. A tu on, rzeczywiście te kamienie są jak z przełomu. Jak się przyjrzeć, to one są, mają niezwykle bogatą fakturę. Nie wszystkie budynki Kazimierza były lubiane od pierwszego wejrzenia, tak jak awangardowe dzieło profesora Bohdana Lacherta. W latach 60., może to był początek 70., zrobił budynek taki komunalny vis-a-vis poczty. On przez miejscowych chyba jest nazywany batorem, bo ma takie skośne galerie, które troszkę, znaczy mieszkania są uskokami, łączy to skośna galeria, także jest to taka modernistyczna próba w tym okresie, który w Polsce był nazywany socmodernizmem, czyli takie połączenie jeszcze, pierwszy okres po socrealizmie, ale już powrót do modernizmu, czyli właśnie te lata 70. Nie można zapomnieć o Stefanie Kuryłowiczu. Wspólnie z żoną zaprojektowali swój własny dom na końcu ulicy Szkolnej. Ten dom też jest oglądany. On jest kolejną próbą jak gdyby ustosunkowania się współczesną architekturą do architektury Kazimierza. On znowu nie działa w bezpośrednim sąsiedztwie. On był mocno krytykowany, ja go zawsze broniłem właśnie z tej racji, że on jest dyskusją z Kazimierzem, ale taką twórczą. Ma kamień, ale już nie utrzymuje specjalnie geometrii dachów. To jest nam taki mocnej pisany właściwie, wlepiony w ostrą skarpę, także ma te trzy poziomy tak dość nietypowo usytuowany, ma współczesny detal, jest bardzo ciekawym obiektem i godnym też zapamiętania jako współczesna próba architektury w Kazimierzu. Do architektów budujących w Kazimierzu współcześnie należy Zbigniew Badowski. Drugi dom zbudował za farą. Jest to z kolei próba jak gdyby tej nitki typu Siciński czy Kościuszko-Witkiewicz, czyli takiego pokornego wpisywania się w atmosferę kazimierską. Mimo, że Zbyszek Badowski współpracując z Markiem Budzyńskim jest autorem, współautorem razem z Markiem chociażby Biblioteki Uniwersyteckiej czy Sądu Najwyższego na Placu Krasińskich, także takich obiektów bardzo współczesnych. No a tutaj bardzo dyskretnie gąd, kamień, prawda, tylko przez jakieś smaki detalu można rozpoznać, że to jest współczesna architektura. Jak architekci radzą sobie z przywracaniem do życia starych budowli? Do takiej współczesnej próby zaliczyłbym, nie jest to skończona budowa, ale znam projekt, oglądałem go, ale już widać o co chodzi. To jest faktoria angielska tak zwana, czyli to rodzaj dawnego hotelu dla handlujących jeszcze w tym XVI-XVII wieku zbożem. No i to długo stało w ruinie. To jest właśnie koło, zaraz za Wilną Potworowskich. Zostało to kupione przez, zdaje się, parę polsko-angielską. Powstał projekt autorstwa
Jerzego Bogusławskiego, Jurka Bogusławskiego. Moim zdaniem jedno z ciekawszych zamierzeń projektowych, realizacyjnych w Kazimierzu, no właśnie z punktu widzenia dodania do części starej istniejącej, bo ta ruina faktorii jednak jest tutaj znaczącym elementem, dodania bardzo współczesnego wątku no, wielkich szklanych płaszczyzn, prawda, oderwania taką taśmą szklaną samego dachu z tarasem. Którzy architekci są ważni dla współczesnego miasta? Jest tutaj na pewno Tadeusz Michalak, czyli z rodziny no, zasłużonej, prawda, dla Kazimierza. Może nie ma takich szczególnych, znaczących obiektów, ale wiele projektów domów to są jego tutaj dzieła. Jest również zasłużony no, bardzo dla przypominania właśnie historii architektury, współpracujący z muzeum. Teraz chyba ma pod opieką również renowację częściowo Fary, czyli te elementy architektoniczne. Tadeusz Michalak tam no, jest podpisany jako autor tych remontów. No, również jest Waldemar Doraczyński, też rodzina Doraczyńskich, bardzo taka, tak samo jak i Michalaków, no, charakterystyczna i znana w Kazimierzu. I Waldek Doraczyński, no na przykład Nowa Plebania jest Waldka Doraczyńskiego i też widać tu szacunek dla nastroju, dla atmosfery Kazimierza. Mnie się bardzo podoba ta ściana szczytowa od ulicy idącej w stronę zamku, bardzo pięknie położony kamień. Tu na przykład właśnie Waldek widzę, że dopilnowuje ten układanie kamienia. Ślad pozostawiony w tym mieście to ambicja nie jednego architekta. Od ich pracy i szacunku dla przeszłości zależy, jak będzie Kazimierz wyglądał w przyszłości. A my za tydzień opowiemy o Kazimierzu Dolnym jako miejscu rozwoju osobistego i zdrowego życia. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Twój pomysł, europejskie pieniądze.